Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska, witam Państwa. To jest kolejny punkt naszego programu, w którym komentujemy wydarzenia polityczne, gospodarcze mijającego tygodnia, ale także te, które nadchodzą, no bo weekend także będzie bogaty w te wydarzenia, między innymi sześciopak Platformy Obywatelskiej, sześciopak Grzegorza Schetyny, zapowiedzi, odpowiedzi na konwencję Prawa i Sprawiedliwości sprzed tygodnia. To wszystko skomentuje dla Państwa Michał Karnowski, tygodnik sieci, portal w polityce.pl, telewizja w Polsce.pl, członek zarządu Fratri, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Może zaczniemy od tego, co za nami, no bo pan redaktor był na 28. Forum Ekonomicznym w Krynicy, gdzie były też nasze kamery i obserwowaliśmy to spotkanie biznesu ze światem polityki. Jakie najważniejsze wnioski możemy wyciągnąć, może jakie najważniejsze słowa, których polityków tam padły? Zawsze z tej masy słów, prawda, wyłania się jakiś jeden wniosek i on też jest pewnie subiektywny, bo jak też pani wie, tam jest tyle spotkań, że właściwie można być na różnych Krynicach w tym samym miejscu czy na różnych forach, prawda? Zależy, gdzie się ucho przyłoży. No, moją uwagę zwróciła na pewno debata pana Grzegorza Schetyny i pani Katarzyny Lubnauer, bo to mogła być taka propozycja pokazania jakiejś alternatywy dla tej wizji rozwoju Polski, którą prezentuje też tam chwilę obecny w Krynicy pan premier Mateusz Morawiecki. No, było to jednakowoż dość rozczarowujące. Wydaje mi się, że jeżeli by prognozować rzeczywiście przyszłość polityczną po tym, co elicie jednak, no polskiej elicie, która się w tej Krynicy spotyka, powiedzieli dzisiaj liderzy, powiedzieli w Krynicy liderzy opozycji, co w ogóle mają do powiedzenia, to jest to obraz dość pesymistyczny. Drugi wniosek to jest oczywiście bardziej gospodarczy i też ciekaw byłem, czy słychać tam jakieś odgłosy nadciągającej burzy, bo niektóre media tak trochę prorokują, że dobre czasy się mogą skończyć, że ta gospodarka nie tyle polska, co mówimy o całej europejskiej i światowej, jest tak rozgrzana, że to jakoś musi prędzej czy później wyhamować. Nic takiego na razie nie widać. Wydaje mi się, że tutaj ta perspektywa jest dosyć optymistyczna. Na tym tle też te polskie propozycje, w jaki sposób budować siłę naszej gospodarki innowacyjnością, trochę takim odzyskaniem podmiotowości, repolonizacją części sektorów, że one dość dobrze wyglądają. Więc podsumowując, myślę, że z Krynicy, choć była w tym roku trochę skromniejsza niż zawsze, że z Krynicy można wywnioskować dość optymistycznie na przyszłość, że to wszystko jakby idzie w dość dobrym kierunku, że to jest wszystko poukładane. No właśnie, ważne też, bo są takie głosy, że tam w ogóle nie było opozycji. Była, przemawiała, przedstawiała swoje propozycje i co ważne, rzeczywiście dla no, tym bardziej nadchodzącej przyszłości polskiej gospodarki, jeżeli mamy zmagać się z tym kryzysem, bardzo ważne są te propozycje merytoryczne, programowe, prawda? No i mieliśmy propozycje na kampanię samorządową od Prawa i Sprawiedliwości i jak może wyglądać ta odpowiedź, która nadejdzie w weekend od Platformy Obywatelskiej? To jest trochę rebus, co zrobi Grzegorz Schetyna, dlatego że przecież pamiętajmy, że za nami tak zwana łódzka konwencja Platformy też zrobiona w kontekście samorządów. No i tam padły całkiem niedawno twarde, jednoznaczne propozycje likwidacji tak naprawdę dużej części państwa polskiego, likwidacji stanowisk wojewodów, likwidacji CBA, likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej, takiego właściwie rozczłonkowania pewnych struktur. Państwo polskie w ogóle jest słabe, ma mało tych instytucji centralnych. No, Platforma proponuje, żeby było ich jeszcze mniej. To już naprawdę trzeba nie mieć żadnego instynktu państwowego, żeby coś takiego proponować. Wracając do tego tak zwanego sześciopaku, ja myślę, że to będzie jakaś próba zmierzenia się z programem na przykład 500+, zmierzenia się z też propozycjami podatkowymi obecnej ekipy, że to będzie jakaś próba no, pokazania jakiejś takiej hasłowej chociaż wizji rozwoju Polski. Myślę, że Platforma powoli dochodzi do wniosku, że jakiś program pozytywny jest potrzebny. No tylko pytanie, czy w kontekście także tych wcześniejszych wydarzeń, tego wszystkiego, co wiemy o Platformie, można tutaj znaleźć jakieś zaufanie. No, we mnie jest tego zaufania niewiele. Ja mam poczucie, że to jest formacja, która ma jeden podstawowy problem. To znaczy ona chciałaby coś Polakom powiedzieć, takie jest moje przekonanie, jakąś propozycję jednak zaprezentować. Natomiast no, to, co naprawdę chce zrobić, jest po prostu nie do
nie do powiedzenia. To jest, to oni wiedzą, co chcą zrobić. Oni chcą zemsty, a po drugie przywrócenia tego, co było. To znaczy takiego Eldorado dla pewnych grup interesów, takiego wysysania pewnych zasobów państwowych, budowania takich struktur, w których ta ich władza jest dużo większa niż ta oficjalna i polega na opleceniu właściwie całego życia publicznego ich strukturami. To znaczy ich są media, ich są organizacje pozarządowe, ich są przedsiębiorstwa państwowe, ale też i prywatne, ich jest edukacja. No wszędzie jest takie panowanie tego środowiska i to się może różnie nazywać. Raz to się nazywa Unia Wolności, raz Platforma Obywatelska, raz KLD, ale w gruncie rzeczy jest to samo i jedno środowisko. No i to jest ich plan, tak? To znaczy to trochę możemy przesięgnąć w przeszłość. No pamiętamy, z jakim projektem, jak rozpędzona kampania Platformy Obywatelskiej była w roku 2007. Miał być cud gospodarczy, miał być rozwój, no miało być tak naprawdę lepsze poprowadzenie. To Platforma obiecywała pewnych spraw, lepsza walka z korupcją, niż to robił PiS w latach 2005-2007. Po przejęciu władzy absolutnie zero działań w tych kierunkach, które solennie obiecywali, które przyrzekali. Więc w mojej opinii Platforma będzie tutaj uprawiała jakiś rodzaj mimikry. Będzie próbowała się zderzyć, ale to według mnie też będzie wewnętrznie sprzeczne, no bo nie da się zbudować dużego programu politycznego na tym poziomie zakłamania. I dlatego spodziewam się, że ta konwencja, ten sześciopak będzie jakimś wygibasem, o którym po tygodniu już chyba nikt nie będzie pamiętał. Rzeczywiście taką silną stroną Prawa i Sprawiedliwości jest spełnianie obietnic i to partia rządząca podkreśla przez cały czas w kampanii wyborczej. Ludzie pamiętają też z kolei, co robiła przez 8 lat Platforma Obywatelska. Ale kolejne pytanie, w jakiej kondycji jest dzisiaj na moment przed wyborami samorządowymi partia rządząca? No bo mieliśmy w ostatnich dniach lekkie zamieszanie, może tak, może nie silny huragan, ale lekkie zamieszanie, jeśli chodzi o odejście rzecznika prezydenta, pana Krzysztofa Łapińskiego. Czy to może jakoś wpłynąć na postrzeganie partii rządzącej teraz przez wyborców? Trochę bym rozdzielił. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o kondycję Prawa i Sprawiedliwości, to ta konwencja wyborcza, która otwierała nawet nie kampanię samorządową, ale więcej, jak mówi Jarosław Kaczyński, cały cykl 21 miesięcy i 4 wyborów w tym czasie, od samorządowych przez europejskie, po parlamentarne i prezydenckie, no że ta konwencja jednak pokazała bardzo dobrą kondycję Prawa i Sprawiedliwości. Mamy silne, jednoznaczne przywództwo Jarosława Kaczyńskiego, niepodważalne. To jest bardzo duży polityczny atut. Mamy pewien projekt na takim poziomie metapolitycznym, to znaczy to jest wszystko spójne, to jest jasna, klarowna opowieść o tym, jakiej Polski chcemy. Polski silniejszej, nowocześniejszej, dalekiej od wszelkich skrajności, obecnej w Unii Europejskiej. To mocno wybrzmiało. Mamy porozumienie koalicyjne, więc jakby ta maszyna, można powiedzieć, jedzie dalej, ta maszyna polityczna prawicy. Mamy premiera Morawieckiego, który przekłada ten plan Kaczyńskiego na konkrety, od dobrego startu szkolnego po jakieś propozycje, po dobre propozycje gospodarcze. I mamy młode twarze, no, 4 kandydatów na prezydentów miast. Może oni nawet przegrają te wybory, no, ale to na prawicy jest dzisiaj młody profesjonalizm, ogromny atut w polityce. Natomiast jeśli chodzi o prezydenta Andrzeja Dudę i jego rzecznika, wydaje mi się, że Andrzej Duda jest trochę, nie chcę powiedzieć poza, nie chcę powiedzieć na marginesie, to byłyby słowa nietrafione, trudno tu o dobre słowa, ale jest na pewnym dystansie od Prawa i Sprawiedliwości i to był jego wybór. Trochę także wybór Krzysztofa Łapińskiego, który właśnie odszedł paradoksalnie. W związku z czym, no to się w niewielkim stopniu przekłada na ocenę całej prawicy. Polacy już zrozumieli, Andrzej Duda chciał, żeby zrozumieli, że on jest trochę autonomiczny w stosunku do obozu prawicy. Więc ja nie spodziewam się tu jakiegoś przełożenia na cokolwiek więcej niż samą kondycję kancelarii prezydenta. No i oczywiście pani zapyta w takim razie, jaka jest ta kondycja. No powiem tak, pewna radość, którą prezentowano w takich mediach wrogich prawicy i odwrotnie, pewna radość, którą prezentowano w części prawicowego tak zwanego internetu i smutek naczelskiej, smutek w redakcjach TVN-owskich, że odchodzi pan Krzysztof Łapiński. No jest jakieś pytanie, no dlaczego tak jest, tak? Dlaczego takie, a nie inne emocje funkcjonują? Co do nowego rzecznika, z tego co słyszę, to jest wybór no dość zaskakujący dla ludzi, którzy na przykład w centrali PiS-u na Nowogrodzkiej urzędują. Został przyjęty jako taki gest
zaskakujący, trochę dziwny. Nie jest to, wydaje mi się, czy polityk, tak chyba trzeba powiedzieć, który cieszyłby się tam uznaniem. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wydaje mi się też na dzisiaj, żeby można powiedzieć, że to jest jakieś wzmocnienie kancelarii prezydenta. To tutaj pan Łapiński był bardzo mocno wystawiany do mediów. Był taką twarzą, no bił się za prezydenta. Co by nie powiedzieć, prawda, miał w sobie taką drapieżność. No to był jego szef, on na niego stawiał. To rozstanie w takim stylu z dnia na dzień, ten następca niespecjalnie też powiedziałbym chyba przemyślany, na razie tak to wygląda. No dziwnie to wygląda. Myślę, że tu ten tydzień się kończy jednak osłabieniem kancelarii prezydenta, która no nie powinna do takich sytuacji dopuszczać, bo to nie jest jakaś wielka tragedia, ale to nie wygląda też dobrze. Dzisiejszy dzień z kolei zakończy się dla Prawa i Sprawiedliwości spotkaniem premiera Mateusza Morawieckiego z kandydatami na prezydentów tych większych miast w Warszawie i to ma być taki stream up w zastępstwie Tweetapa. I właśnie mówiąc o tym prawicowym internecie, możemy do tego nawiązać. Kto dzisiaj tak naprawdę rządzi tym internetem, nie tylko prawicowym, ale w ogóle mediami społecznościowymi? Kto wygrywa te kampanie wyborcze, walkę o uwagę internautów? Rządzi niestety lewica. To jest smutne, ale bardzo wielu ludziom się wydaje, że Twitter, że Facebook to są media w pełni wolne, że to im daje wolność tworzenia. W Ameryce już wiedzą, że nie. Tam jest bardzo duża afera związana z takim tak zwanym shadow banning, czyli takim, powiedziałbym, ukrytym, tak, pozostającym w cieniu stopowaniem konserwatywnych publicystów, komentatorów, głosów także oddolnych. I także te media społecznościowe mają wyraźnie jednak wektor pewien polityczny, pewien ideologiczny. Myślę, że do nas to też dochodzi. Myślę zresztą, że w Polsce też się taki shadow banning uprawia, tylko jeszcze nie mamy dowodów, żeby to pokazać. Natomiast był moment, w którym jednoznacznie tutaj rządziła prawica, dlatego że trochę to liberałowie, lewica i tak zwana totalna opozycja zlekceważyły. Dziś powiedziałbym, że tutaj są bardziej wyrównane siły i że obie strony mają swoje tutaj chówce internetowe. I to jest ważne oczywiście, ale też zwróćmy uwagę, że ten świat internetowy wciąż jednak debatuje nad kontentem, czyli treściami, informacjami dostarczonymi głównie przez media tradycyjne. Czasami się zdarza też odwrotnie, ale jednak tak to wygląda i myślę, że zachwycając się internetem i twitterowcami i facebookowcami i użytkownikami tych mediów i organizując tweetupy, no nie zapominajmy, że te media tradycyjne są ważne. Warto je tworzyć, warto je budować, bo jednak redakcje, które profesjonalnie zajmują się obserwacją życia publicznego, powtarzam, niczego nie odejmując internautom, to są takie mózgi społeczne. I na przykład w Niemczech doskonale to wiadomo, nawet tabloidalne wydawnictwa utrzymują niektóre poważne redakcje, dotują je, bo wiedzą, że to ważne, jeśli w poważny sposób analizuje się rzeczywistość. I tego zrozumienia tego, że oprócz jak gdyby błyskotliwej puenty, błyskotliwej riposty w internecie, warto mieć też poważne redakcje, warto je wspierać. Tego bym życzył dzisiaj rządzącym i w ogóle no, całej klasie politycznej. Internetem jednak nie da się wygrać wyborów, kończąc. Znaczy nie da się dobrze opowiadać o świecie i Polsce. To znaczy to są za krótkie, za szybkie. Powtarzam, poważne media to są jakby mózgi. I bez mózgu to nawet najlepsze ciało daleko nie zajdzie. Michał Karnowski, tą puentą kończymy tę rozmowę. Członek zarządu wydawnictwa Fratia, tygodnik sieci w polityce.pl, w polsce.pl. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję, miłego dnia życzę. Miłego dnia życzymy również i przekazujemy życzenia Państwu. Za chwilę do Państwa zresztą wrócimy. Kolejna rozmowa, tym razem połączymy się z Wielką Brytanią. Tam na miejscu Tomasz Machura, Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii. Porozmawiamy o powrotach z emigracji.